Mamy wielką piłkę, 11 meczów będzie można oglądać w telewizji publicznej. Ogromne gratulacje, razem ze mną prezes telewizji publicznej, pan Jacek Kurski. Cieszymy się, no i dziękujemy za to. Miło mi to słyszeć. Tak rzadko mi w życiu ludzie za coś dziękują, że jak teraz mi dziękują, to chociaż teraz. Jakie to będą mecze? To będzie 11 meczów najważniejszych, to znaczy wszystkie mecze reprezentacji Polski, mecz otwarcia, 2 1/8, 2 ćwierćfinałowe, obydwa półfinały i finał. Czyli to jest przy założeniu, że Polska gra 3 mecze grupowe, ale ponieważ wiemy, że będzie i szła dalej co najmniej 1/8 i ćwierćfinał, no to jeden z tych, które wymieniłem, będzie meczem Polski po prostu w tych kolejnych fazach, 1/8 i ćwierćfinale i oby półfinale i finale. Czy pan te mecze będzie oglądał w Polsce, czy być może wybiera się pan do Francji na mistrzostwa? Wybieram się na pewno na jeden z tych meczów. Jakby się dało na wszystkie, no to będę to traktował jako wielką nagrodę i zaszczyt, ale chyba będzie tyle roboty w Warszawie, pracuję do 2 w nocy, w związku z czym... Pewnie gdzie się będzie można spotkać, w Nicei, w Paryżu czy w Marsylii? No na pewno na meczu z Niemcami i pewnie na meczu z Irlandią, chociaż nie, no, znam życie, to pewnie serce się wyrwie, żeby jednak być na wszystkich meczach. Pan jest kibicem i to się po prostu czuje, ale czy pan też cały czas gra w piłkę? Niestety 4,5 roku temu doznałem poważnej kontuzji kolana, miałem artroskopię i już mnie zaczyna boleć nawet przy chodzeniu. Przychodziłem operację, ale niestety nie pomogła, więc 4 lata już nie gram w piłkę. Jestem z tego powodu bardzo nieszczęśliwy, no ale sobie rekompensuję to dołożeniem tej skromnej cegiełki do tego, żeby miliony Polaków mogły w telewizji publicznej oglądać najlepsze mecze, nie tylko Polski, ale i w Europie i na świecie przez najbliższe 6 lat. A w FIFA pan gra? Nie gram. Dlaczego? Nie wiem, muszę poprosić syna, żeby mnie nauczył.